Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętej Marty. Święta Marta, siostra Marii i Łazarza, wiele razy gościła w swoim domu Chrystusa. Przed wskrzeszeniem Łazarza wyznała swoją wiarę w mesjańskie posłannictwo Chrystusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu rzekła: Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. W osobie Marty możemy odnaleźć pewien obraz drogi chrześcijanina, drogi za Jezusem Chrystusem, drogi za Bogiem. Widzimy ją, Martę, w innej sytuacji, kiedy gościła Jezusa w swoim domu, kiedy biegała, usługiwała Mu i w tym wszystkim też miała żal do swojej młodszej siostry, że tamta słuchała słowa. To jest ten obraz, to jest ten etap, który jest naszym również udziałem. My często zabiegamy o wiele rzeczy, zabiegamy o rzeczy pożyteczne i zapominamy o tym, co jest najistotniejsze. Jezus powiedział wtedy do Marty: Maria obrała najlepszą cząstkę. To znaczy usiadła u stóp Jezusa i słuchała Go, narażając się na jakąś złość swojej siostry, która miała też poczucie krzywdy, która mówiła do Jezusa, żeby wręcz co ma robić, powiedz jej, żeby mi pomogła. Wtedy Jezus właśnie powiedział: troszczysz się o wiele, a potrzeba tak niewiele, albo potrzeba jednego. I to jest obraz tego naszego też nastawienia. Troszczymy się o tyle rzeczy, a najważniejsze dzieje się tutaj, na mszy świętej. Kiedy możemy słuchać słowa, to jest ta pierwsza część mszy, stół słowa. Bóg zastawił dla nas stół, abyśmy karmili się słowem, abyśmy nie osłabli, abyśmy nie zwątpili, abyśmy nie utracili tych darów, które On nam dał. Kiedy Łazarz umarł, brat Marty i Marii, kiedy Jezus przychodzi, jakby spóźniony, jakby nie w porę, Marta również to wyraża, mówi: gdybyś przyszedł wcześniej, On by nie umarł. A teraz już nie ma żadnej nadziei. I gdybyśmy czytali wcześniej Ewangelię świętego Jana, mielibyśmy wrażenie, że Jezus celowo się opóźnia, że Jezus celowo zwleka, pozwala doświadczyć Łazarzowi śmierci,
siostrom tej straty pozwala doświadczyć bezsilności, bo wszyscy jesteśmy bezsilni wobec śmierci. Bezsilni jesteśmy wobec różnych dramatycznych sytuacji naszego życia. Jezus mówi, ja jestem życiem. Choćby i umarł ktoś, żyć będzie. To ja jestem Panem życia. Twojego życia, życia Twoich bliskich. To ja jestem tym, który wie, co robi. I Marta wyznaje wiarę, wierzę, że jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, który został posłany przez Boga na ten świat. Wierzę. I często w tym bólu, którego doświadczamy, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wyznać naszą wiarę. Chociaż według mojego rozumu wszystko się wali i wszystko jest nie tak. Wierzę w Ciebie i wierzę Tobie, Jezu. Wierzę Tobie, Boże, że Ty prowadzisz moje życie dobrze. Że zależy Ci na mnie. Nasz sposób patrzenia jest często bardzo ograniczony, zawężony do naszych potrzeb bieżących. Natomiast Bóg widzi to, co jest nam potrzebne do tego, co jest najważniejsze, do życia wiecznego. Nasze życie trwa jakiś czas tutaj na ziemi, a potem wieczność. Ale od tych decyzji, od tych wyborów, które tutaj dokonujemy, zależy właśnie to, ten ostateczny wybór. Jezus Chrystus, który przyszedł, objawia nam Ojca, objawia nam Boga w pełni, objawia nam, że Bóg jest miłością, objawia nam, że Bóg nas pierwszy umiłował. Już na początku chrześcijaństwa były takie herezje, które mówiły, że człowiek o własnych siłach może dojść do Boga. Że Bóg jest jakby taki nieruchomy i czeka na ten nasz wysiłek i patrzy, starczy nam sił, nie starczy nam sił. A prawda jest taka, że On nas pierwszy umiłował. On nas pierwszy obdarzył miłością, nawet jeśli tego nie poczuliśmy albo nie zdawaliśmy sobie sprawy. I nasze życie chrześcijańskie ma być odpowiedzią wiary, odpowiedzią na tę miłość, która najpełniej wyraziła się w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym, udręczonym i zmartwychwstałym. Bóg nas pierwszy umiłował i chce, żebyśmy my również odpowiadali na tę miłość miłością. Miłością wobec Niego i miłością wobec drugiego. Miłością, która nie jest tylko deklaracją. Nie ogranicza się tylko do wpisu w księdze metrykalnej, do wypełniania tylko jakichś obowiązków religijnych. To, co Boga naprawdę zadowala, co sprawia Mu radość, co sprawia, że żyjemy według Jego upodobania, to właśnie ta miłość, miłość, która przejawia się w faktach, w przebaczeniu, w wolności od pieniądza, miłość, która wychodzi naprzeciwko, miłość, która pozwala drugiemu być takim, jakim jest, miłość, która nie wpada w panikę, miłość, która jest nieustannym uwielbieniem Boga. Miłość, która przemienia oczy, przemienia serca i może sprawić, że my będziemy znakiem dla tego świata, dziwnego świata, który wydawać by się mogło zupełnie się pogubił, gdzie pieniądz, władza, dominacja, technika, poczucie bycia panem rzeczywistości dotknęło człowieka, wydawać by się mogło jak nigdy dotąd.
I tylko ta miłość Boga, która w nas się będzie objawiać, dzięki Jego mocy, dzięki trwaniu przy Nim, tylko ta miłość może ten świat przemienić, uratować. Tylko ta miłość będzie objawiać światu chwałę Boga, naszego Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, który z miłości dał się przybić do krzyża, i Ducha Świętego, który nas uzdalnia do rzeczy, które przekraczają nasze ludzkie możliwości. Marta tego doświadczyła. Doświadczyła tego przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna, która przyjęła Słowo z wiarą, która pozwoliła się poprowadzić, która pozwoliła, aby wejście Boga tak mocne w jej życie przewróciło zupełnie może jej plany, chociaż jej największym, najważniejszym planem to było trwać przy Bogu i Jemu wszystko podporządkować. Dlatego za jej przyczyną, za wstawiennictwem też świętej Marty, prośmy Boga o żywą wiarę, żywą. Nie tylko prawniczą, nie tylko sposób taki, żeby wypełnić ileś tam obowiązków, ale wiarę, która pozwoli nam przyjść do Boga właśnie z miłości, jako do tego, który jest Panem życia, jako do tego, który daje mi życie i tutaj, ale też na wieczność.